Witam wszystkich. Tutaj Bernard ze Snake Barn. Dzisiaj porozmawiamy oraz pokażę Wam kilka burumbali. Burumbal jest to hybryda dusiciela, w której w skład wchodzi pyton tygrysi oraz... Pyton króla! Dokładnie. Także co? Do dzieła. W Rzeszowie jest poranek. Łyk kawki. I ciśniemy. Shall we begin? Let's begin now. Zaczynamy. Ogólnie jest to jedna z samiczek. Są to wężyki. Podejrzewam, że to jest maksymalnie pastel, bo burumbale, pewnie nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale były już, że tak powiem, spróbuję Wam zrobić delikatne zbliżenie, obczajcie głowę. Są to po rodzicach, samiec był pastel, trochę się denerwuje dziewczyna, ale popatrzcie na boki. Samiec był lemon pastel specter, mama wizualny green albino, pytona tygrysiego. Więc wszystkie te młodziaki są 100% head green, 100% head granit. Pokażę tutaj Wam jeszcze siostrę. Też podejrzewam, że maksymalnie to tu może być pastel. One są wszystkie bardzo nerwowe. Bardzo nerwowe, ale zobaczcie po prostu, jaka to jest masakra. Jaki kolor, jaki wzór w ogóle. Jaki mega potencjał daje jeszcze to, że jeszcze morfy można do tego włożyć, to co połączyć. Następnym okazem, który pragnę Wam zademonstrować, jest ta samiczka, która ogólnie zostawiłem ich sobie trochę w tym roku. Jak słyszycie, są trochę nerwowe, ale jest to samiczka, podejrzewam, że specter się w tym kryje. Przypatrzcie się na ten zredukowany wzór. Głowa, troszeczkę podłoża, ale mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. No i dalej, i tutaj już idą takie, chciałem pokazać takie full komba, które mi powychodziły, czyli podejrzewam, że tutaj mamy lemon pastel specter. I w ogóle no, one są naprawdę bardzo, 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 bardzo różne. Widać tutaj po prostu ten żółty kolor kanarkowy. Masakra. Jedzą jak szalone. Mam już je na królikach w tym momencie. Małych oczywiście, wiadomo. I teraz pokażę Wam chyba moje ulubione holdbacki z tego łączenia. Czyli tutaj mamy parę. Samiec. Po prostu omega zredukowanym wzorze. Mistrzostwo. Mistrzostwo, nie uciekaj kolego. Pokaż się. Pokażcie się. Popatrzymy jeszcze na te, może mnie nie działo, czy na te boki. Brzuch. Wzór. Mistrzostwo. Proste geny. Proste geny. Idzie chłopak do domku. I ostatnia, moja ulubiona samiczka. Ona była chyba pierwsza, poznaję po głowie, jak naciąłem jaja. Ale po prostu mistrzostwo. Ja wiem, że często używam tego słowa, ale tak naprawdę tak to jest, jak się człowiek jara tym, co robi, nie? Denerwują się łobuzy. Więc obczajcie. Piękne, nie? Piękne. Ale żeby filmik nie był za krótki. O, się zaplątała. Ale żeby filmik nie był za krótki, pokażę Wam jeszcze jeden z moich... Dwa z moich nabytków. To taki mała niespodzianka. Mały bonusik. Także poczekajcie chwilę. No i tutaj tą niespodzianką jest to ta oto hybryda. Czyli jest to Cat Eater. Jest to mieszanka pytona tygrysiego. Jak widzicie, są stosunkowo ruchliwe.
jeszcze cały czas z nimi pracuję, żeby jak osiągną swoje docelowe rozmiary, żeby nie były po prostu takie masakryczne. Jest to mieszanka, jest to hybryda pytona tygrysiego z pytonem skalnym. Tylko że tutaj ciężko jest ją faktycznie utrzymać. A chciałem wam zrobić zbliżenie na głowę. Popatrzcie. Piękna, nie? Tutaj ogólnie jest to, tak jak już wspomniałem, mieszanka pytona tygrysiego z pytonem skalnym. Tylko że w tym wypadku, tak jak, nie wiem czy się orientujecie, czy się nie orientujecie, ale powiem tak czy siak, w Afryce są tak jakby dwa podgatunki pytona skalnego. Jest pyton skalny z centralnej i zachodniej Afryki, pyton Sabae Sabae. Jest też drugi podgatunek, który rośnie mniejszy z założenia. Jest to pyton Sabae Natalensis. Ogólnie tutaj różnica jest dosyć spora. Pokażę wam teraz samca, moją małą, moją perełeczkę. Może tak jak mówię, ktoś śledzi Instagram czy mojego fanpage'a, pewnie już go widział. Ale jest mistrzostwo. Jest to samo combo, czyli hybryda pytona tygrysiego ze skalnym, zwana Cat Eater. Tutaj mam jeszcze dodatkowo gen hypo. Jak to na hodowli? Słyszycie. O, się denerwuję. Słyszycie termoregulatory w tle standardowo, przecież nie ma się co oszukiwać. I tutaj jeszcze chciałem wam zrobić delikatne, żebyście popatrzyli. Ach, dobra, zaraz wracasz do domu, się nie denerwuj. Popatrzcie tutaj, co się dzieje. Cudowny wąż. Przepiękny. Więc tak, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że się podobało. To mi się takie małe sprostowanie gdzieś tam w trakcie pokazywania węży. Powiedziałem, że są to węże Het Green, Het Granit, a tak naprawdę chodziło mi o to, że są Het Green, Het Albino. Także mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli potrzebujecie jakichś więcej informacji, w opisie filmiku macie cały szereg kontaktu do mnie przez Facebook, Instagram, maila. Także zapraszam, odpowiem chętnie na wasze pytania. Ogólnie no i co? Do zobaczenia, do następnego filmiku. Wiadomo, hashtag snakebarn.